Rozważamy teraz przygotowanie darów i dzisiaj dalszy ciąg liturgii Eucharystii, która, która to Eucharystia jest przede wszystkim dziękczynieniem. Tutaj w tym miejscu na Beskidzie 2012 metrów nad poziomem morza rozważmy to, że Eucharystia jest przede wszystkim naszym dziękczynieniem. Wprawdzie yy, Dzisiaj pogoda może nie sprzyja aż tak bardzo takiej właśnie radosnej postawie, ale okazuje się, że Eucharystia to jest przede wszystkim nasze dziękczynienie w każdej sytuacji życia. I wtedy, kiedy jest słońce, kiedy świeci i jest pięknie tutaj w górach, też widać piękne widoki. I również wtedy, kiedy właśnie no, jest mgła, kiedy jest deszcz kiedy jest kiepska pogoda. W psalmie 92 czytamy Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu Najwyższy. Dzisiaj pójdźmy dalej, że po przygotowaniu darów, po włączeniu właśnie przygotowaniu naszych darów i, i przygotowaniu też naszych serc do tego, żeby złożyć ofiarę z siebie, współoferowanie z Chrystusem. My też rozważmy, że właśnie po tym przygotowaniu darów rozpoczyna się już część eucharystyczna mszy świętej, która się nazywa najpierw prefacją. Prefacja to jest wprowadzenie do Eucharystii. Jest taki hymn dziękczynienia, który wprowadza nas do Eucharystii. Jako pierwszy słowa prefacja użył prawdopodobnie święty Cyprian, który Właśnie rozumiał prefację jako taką zachętę wstępną do tego, żeby właśnie w imieniu nas wszystkich też odsunąć to wszystko, co jest zmysłowe, co jest cielesne, stanąć do modlitwy z czystymi sercami. I właśnie to jest, właśnie w jego, w jego koncepcji, prefacja. Prefacja to jest właśnie. Ten moment, kiedy kapłan mówi, rozpoczyna takim uroczystym dialogiem: Mówi Pan z Wami, my odpowiadamy z, i z duchem Twoim, w górę serca znosimy je do Pana. To jest początek tego hymnu, i Malary twierdzi, że to jest uroczyste wprowadzenie, które jest takim sygnałem, że rozpoczyna się inna, wyjątkowa, jakby część Eucharystii. Że to jest właśnie taka część wyjątkowa i tak rzeczywiście jest. Tu najpierw kapłan, mówiąc Pan z Wami, mówi, że uświadamia nam to, że Pan jest z całym Kościołem, ze wspólnotą, jest zawsze z nami, ze swoim ludem i w swoim ludzie. Jest obecny w Eucharystii. Jest obecny we mnie, w całym moim życiu, czyli we wspólnocie, w kościele, ale jednocześnie jest też w życiu moim osobistym, każdego człowieka, każdego z nas. W moim też życiu jest obecny, w moich problemach i radościach, w moich takich codziennych sprawach, w całym moim życiu. Jednocześnie prowadzi mnie to do tego, żeby uświadomić sobie, że Eucharystia to jest przede wszystkim po to, żeby się odnowiło moje życie, że ja chcę zanurzyć swoje życie właśnie w Panu Bogu i chcę moje sprawy, te wszystkie, które przeżywam, zanurzyć właśnie w, w Panu Bogu, żeby odnowi odnowiło się moje przymierze z Panem Bogiem. To jest właśnie y, to wprowadzenie. I w tym y, uroczystym y, hymnie, tym uroczystym wprowadzeniu y, y, słyszymy najpierw w górę serca. To jest takie bardzo ciekawe, właśnie stwierdzenie. Mówimy, odpowiadamy, wznosimy je do Pana, bo właśnie w jednym z takich starożytnych dokumentów mamy takie inne słowa: Podnieście oczy, oczy Waszego serca. W tym miejscu, właśnie, zamiast wznosimy je do Pana, podnieśmy oczy naszego serca. Podniesienie oczu to jest zawsze symbol przede wszystkim modlitwy pod, przed tego, że wznosimy swoje, swoje życie, swoje oczy nie tylko ku niebu, ale przede wszystkim ku Panu Bogu. I to jest właśnie to wzniesienie oczu ku niebu, wzniesienie rąk. Często też sądzi się, że w tym momencie w pierwotnym kościele wszyscy uczestnicy liturgii wznosili ręce ku Panu Bogu. I dlatego też właśnie modlący się odczuwali bardziej bliskość Pana Boga właśnie w tym czasie. I wznosząc ręce ku Panu Bogu, też chcieli oddać też swoje życie, przede wszystkim w tym symbolu. W górę serca to też jest takie stwierdzenie, że. Niekoniecznie chcemy zapomnieć o swojej codzienności, o swoich problemach. Nie, to jest zanurzenie w Panu Bogu po to, żeby wrócić do swojego życia i też, żeby mieć taką właśnie no, serce już przemienione przez Pana Boga i ono wraca do, do codzienności, do, do swoich zwyczajnych spraw. Właśnie, żeby przemienić swoje serce, wrócić. I być człowiekiem Bożym, być człowiekiem przemienionym. To właśnie chodzi o taką, takie wzniesienie serca ku Panu Bogu, zanurzenie w Panu Bogu, które też właśnie chce później wrócić do życia takiego codziennego. W górę serca też. Yy, yy, to jest taki zwrot, który mówi o tym, że zanurzamy się w świecie Bożym, że, że czas Eucharystii to jest taki czas zanurzenia się w tym spotkaniu z Bogiem, które zawsze nas przenosi w Boży czas, w Boży świat. I to jest też stwierdzenie, że czas przestaje istnieć tam, gdzie dokonuje się moje spotkanie z Panem Bogiem. Spotkanie właśnie takie w, w, tym, w tym sferze, właśnie Bożej, w świecie Bożym. Jeszcze może jeszcze raz rozważmy to, że mówimy w górę serca. Serce to jest w Piśmie Świętym symbol całego mojego życia. Że to jest symbol właśnie i moich myśli, moich uczuć, całości mojego życia. Czyli całe moje życie chcę wznieść ku Panu Bogu ze wspólnotą, która właśnie to przeżywa. I tutaj mówimy: dzięki, składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. I tutaj jesteśmy już właśnie w tym centrum tego, co. Czym jest tak naprawdę Eucharystia? Bo Eucharystia jest dziękczynieniem. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Jest dziękczynieniem za wszystko. Dziękczynieniem za moje życie, za sprawy. Przede wszystkim dziękczynieniem za najważniejsze sprawy zbawienia. My dziękujemy zawsze przede wszystkim za Jezusa Chrystusa, za Jego zbawienie, za to, że jako Syn Boży nas odkupił, zbawił i on jest tym, który przynosi nam przede wszystkim ten nowy świat. To jest dziękczynienie za wielkie dzieła Boże, czyli za Syna Bożego. W Święta Maryjne dziękujemy za Maryję, za to, że ona właśnie się najbardziej z ludzi upodobniła do Pana Boga. Na przykład w Dni Świętych, w ich wspomnienia dziękujemy, że Pan Bóg daje nam też ich przykład jako wzór świętości, że oni są też, wstawiają się za nami u Pana Boga w tym Bożym świecie. I mówimy też w tej prefacji, y, zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Zawsze i wszędzie. Bo dziękczynienie właśnie to jest y, cały świat, który składa dziękczynienie Panu Bogu. Cały świat. Zawsze i wszędzie. Czyli jesteśmy tymi, którzy przez. Y, Usta nasze, zgromadzonych tutaj na liturgii, wielbimy w Pana Boga w imieniu całego wszechświata, całego kosmosu. Jesteśmy jakby wydelegowani z tego świata, żeby właśnie Panu Bogu oddać swoje sprawy, swoje, swoje osobiste sprawy, ale przede wszystkim cały świat. My jesteśmy wybrani przez Pana Boga, żeby właśnie to dziękczynienie się wznosiło ku Panu Bogu na zawsze. I do śpiewu kapłana, który właśnie mu śpiewa w imieniu nas wszystkich, czy mówi, dołączamy się my wszyscy. Moje osobiste dziękczynienie. Oczywiście mówiliśmy o tym, że to jest dziękczynienie te za wielkie dzieła Boże, za, za to, co Syn Boży dla nas uczynił, ale to jest również dziękczynienie nasze osobiste. Ja włączam też moje życie, moje sprawy, takie mniejsze już, nie są takie ważne, ale ja też mam powody do dziękczynienia. I tak jak dzisiaj właśnie, tutaj, dzisiaj na, tym, na Beskidzie jest już mniej więcej dwa stopnie dzisiaj, jest trochę zimno. Tak jest, dzisiaj jest dosyć deszczowo i pochmurnie i nie ma tutaj tych pięknych widoczków, ponieważ jest mgła. Także całe nasze życie jest tym polem dziękczynienia. I kiedy jest radośnie, i kiedy jest słonecznie, i kiedy również jest, no, tak jak dzisiaj, zachmurzone życie, nieco przyciemnione, trochę zimno, każda okazja jest dobra, żeby dziękować Panu Bogu. A więc moje dziękczynienie osobiste, to dziękuję za miniony tydzień, za ludzi, których spotkałem, za dobro, również za dobro, które mi się udało zrobić dzięki łasce Bożej właśnie, to, za to dziękuję, też dziękuję Panu Bogu. I pod koniec prefacji, pod koniec tego dziękczynienia, śpiewu, też kapłan wzywa nas, żebyśmy się zjednoczeni, zjednoczyli z aniołami świętymi i śpiewając piękny hymn: Święty, Święty, Święty. I ten hymn wszyscy śpiewamy. Uświadomimy sobie, że Święty to nie jest przymiotnik, tylko to jest rzeczownik. Rzeczownik. Święty to jest imię Boga. On jest święty. E, imieniem, e, imieniem Boga święty wysławiamy samego naszego Pana i śpiewamy Hosanna, to jest hymn e, uwielbienia całego kosmosu. E, wszystkich, e, wszystkich, istnieją, wszystkie istniejące istoty i nas ludzi, i całego kosmosu, aniołów, archaniołów, całego świata duchowego. On się jednoczy z nami w prefacji, czyli wtedy, kiedy śpiewamy święty, święty. E, Cała rzesza istnień, nie tylko ludzkich, ale właśnie anielskich, wszystkich stworzonych istnień śpiewa Panu Bogu na chwałę. I my też. Włączajmy się w prefację, kiedy słyszymy Pan z Wami, z Duchem Twoim, w górę serca: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Włączajmy się sercem do tego hymnu. To jest nasze dziękczynienie. Dziękczynienie wielkie Bogu za wielkie dzieła, które On uczynił. Ale i za moje małe życie, które jest też polem i czasem wielkiego dziękczynienia. Dzień, dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu najwyższy. Amen.